Cześć! Ostatnio na moim kanale pojawił się materiał, w którym to pokazałem unboxing samiczki pająka Cyaneo pubescens, chromatopelmy dokładnie, mojej chromki, która to jest tutaj w tym swoim nowym pojemniku, który to jeszcze muszę trochę pozmieniać. Jest trochę już pajęczyn porobionych, ale tak naprawdę to terrarium jest do przerobienia, gdyż wiele osób się do mnie po materiale odezwało i poleciło mi kilka różnych opcji, żeby to terrarium wyglądało jeszcze lepiej i było tak naprawdę dla tej samiczki, chromki dużo, dużo lepsze. Dzisiaj postanowiłem Wam pokazać kolejnego pająka, którego to mam tutaj w swoim domu. Jest to Brachypelma hamori, tak się chyba czyta. I jest to 3DC samiczka również. No i tą samiczkę będziemy przerzucać do większego pojemnika, bo ten jest taki, wiecie, po zupkach. I ten pojemnik wygląda tak, więc wrzucimy dużo torfu, bo ona podobno lubi kopać. No i mam kilka roślinek, które dorzucę. Jeszcze tutaj dwie małe. No i tego kokosa, którego będziemy rozwiercać i oczywiście wkładać jako kryjówkę dla tego pająka. Dlatego też zachęcam Was do obejrzenia do końca tego materiału. Zobaczcie, jak przynoszę moją braszkę do większego pojemnika. Zobaczcie różnicę. Jest według mnie ogromna. W pierwszej kolejności tak naprawdę muszę w tym pojemniku wywiercić trochę dziur. Dostałem go od mojej koleżanki Natalii, której bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pająk nie ucieknie, ale nie, dobrze tu się zaczepia. Świetne zaczepy ma, więc nic nie będzie mi stąd uciekało. Oczywiście podczas materiału, jak już skończymy robić ten pojemnik dla mojej braszki, postaramy się ją nakarmić. Specjalnie wczoraj jej nie karmiłem po to, żeby dzisiaj mieć możliwość jej nakarmienia. Dobra, w takim razie ja zabieram się za robienie dziurek w tym pojemniku. Z tego co wiem, robimy góra, dół do prawidłowej cyrkulacji powietrza, żeby nie pojawiała się tam jakaś pleśń. Także uwaga! No i powiem Wam, że mam już gotowy pojemnik dla swojej braszki. Trochę te dziury zrobiłem dosyć spore, więc może mi stąd coś uciec, tak mi się wydaje. Aczkolwiek zobaczymy. Im większe, tym lepiej. Ważne, żeby nie uciekła brachopelma moja z tego pojemnika. Dobra, kilka pęknięć mam już w pojemniku, bo niestety wiertło, które użyłem, jest trochę za duże. Dziurki zrobiłem, tak można powiedzieć, nierówno, przez co nie wygląda to jakoś spektakularnie fajnie, ale mam nadzieję, że urządzenie tego pojemnika dla mojej brachopelmy będzie idealne, także sobie jeszcze tutaj jakąś wylinkę, może dwie posiedzi w tym pojemniku, a później dostanie docelowe terrarium, już takie na wypasie, które oczywiście ja sobie sam będę urządzał prawdopodobnie. Swędzi mnie nos, ciekawe od czego. Dobra, odkładamy ten pojemnik. Teraz trzeba zabrać się za tego kokosa. Powiem Wam szczerze mówiąc, że pierwszy raz będę kokosa rozwalał, dlatego też tutaj mam taki oto shaker, do którego wyleję ten cały, tą całą zawartość tego oto kokosa. No dobra, mamy pojemnik, także możemy go już urządzać. Najpierw torf. Damy trochę więcej. Tutaj zrobimy kryjówkę.
chyba prezentuje się na tą chwilę dobrze. Tak przekręcimy pojemnik, będzie lepiej. Dorzucimy roślinkę właśnie tutaj, tak o. Szukamy kolejnej, którą możemy użyć. Nie widzę, zgubiłem chyba. No dobra, także liść znowu idzie. No i taka roślinka, którą bardzo, bardzo chciałem mieć, będzie sobie wyglądała tak. Przepraszam Was za ten cały syf, który jest tutaj, ale niestety trochę się zadziało. Chciałem wyjąć braszkę w sposób taki, że przekręcę ten pojemnik i okazało się, że została torfem przykryta, przez co nie udało mi się jej przełożyć tak, jakbym chciał. Biorę pensetę i próbuję raz jeszcze zrobić to powoli. Już jest pewnie zdenerwowana i to tak niemiłosiernie, gdyż ten torf ją trochę poirytował. Mam nadzieję, że wybaczy mi to wszystko. Ja jestem trochę zestresowany, bo to jest większy pająk niż ten, którego ostatnio otwierałem. Ale jakoś idzie. Nie w tę stronę idziesz. Dobra, chyba trzeba zrobić tak, że trochę wysypiemy tego torfu, który jeszcze tu jest. Będzie miała więcej. Chyba się nie pogniewa. I teraz... Dobra, moi drodzy. Pamiętajcie, że ja się nie znam na pająkach. Jest to mój drugi odcinek z pająkiem i prawdopodobnie w najbliższym czasie ostatni. Dlatego też może on wyglądać tak, a nie inaczej. Bo teraz będę nagrywał dalej z kameleonami. O, idzie w dobrym kierunku. Udało się. Udało się, czy nie? Jeszcze nie. Voilà! Udało się przenieść naszą braszkę do innego pojemnika. Ja jestem cały w torfie, więc wyglądam, można powiedzieć, jak trochę nieszczęść. Mam nadzieję, że będzie jej się podobało. Teraz może kopać do woli. No i jak widzicie, poradziłem sobie, trochę ciężko było, ale poradziłem sobie w końcu z moją brachopelmą Hamori, którą to przenosiłem z jednego pojemnika do drugiego, ale tak naprawdę podczas tych przenosin tego pajączka po prostu zasypałem go lawiną, raczej zasypałem ją lawiną torfu, przez co niestety myślałem, że zrobiłem kuku pająkowi, ale nic się nie stało. Ja mam dopiero doświadczenia tydzień, jeśli chodzi o pająki, a to było moje pierwsze przenoszenie z pojemnika do pojemnika takiego większego pająka, gdyż ona jest 3DC, moja braszka. W takim razie ja żegnam Was z moją brachypelmą Hamori, czyli moją ukochaną braszką samiczką. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że będziecie chcieli więcej takich odcinków na moim kanale. Pamiętajcie, że mój kanał jest poświęcony głównie kameleonom, więc takie materiały najczęściej będą się pojawiały na moim kanale. A jeżeli będę miał jakiegoś nowego pająka, czy może się okazać, że będę miał jakąś nową jaszczurkę typu Legwan, to na pewno Wam pochwalę się
tym na moim kanale, gdyż on jest tworzony po to, żeby przedstawiać Wam po pierwsze, jak opiekować się i hodować kameleony, a po drugie, jakie mam dodatkowe hobby, zajęcia, które mnie tak naprawdę rozwijają w sferze terrorystyki. Także do usłyszenia, pa pa!